Karolina Owczarz, dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny raz się witamy, ale dzisiaj jesteś z towarzyszem. Tak, to jest. To jest widać. Tak, tak, ja go zaraz pokażę. Nie, ole. To jest właśnie towarzysz Karoliny. Tak, dzisiaj z nami, więc przepraszam za wszystkie utrudnienia, które będą pewnie w wywiadzie, bo to takie jeszcze niesforne jest dziecko. Będziemy starali się to kontrolować, ale fura kłaków chyba w domu zostaje. Nie, on nie gubi teoretycznie sierści, on jednak jest tą odmianą, która troszkę ich zostawia, ale to jest bardzo, bardzo mało. To nie jest pies gubiący sierść, na szczęście. Widziałem ostatnio, byłem kilkukrotnie na treningach, widziałem, bardzo ciężko pracujesz, czeka cię pojedynek z Natalią Baczyńską i zapytam ciebie o stan przygotowań w tej chwili. No już właściwie 3 tygodnie zostały do walki, także wiadomo, że tych ciężkich treningów to zostało 1,5 tygodnia. Stan przygotowań na chwilę obecną wygląda super. U mnie gdzieś też mnóstwo zmian było, bo 5 tygodni przed walką zmiana teamu, zmiana właściwie wszystkiego w przygotowaniach, ale czuję się dobrze. Dla mnie najważniejsze jest to, że znowu mam taką ogromną radość z treningów, przychodzę na te treningi z mega uśmiechem, obojętnie jak jestem zajechana przeokrutnie, to bardzo mi się chce, więc cieszę się, bo gdzieś tam w ostatnim czasie bardzo mi tego stanu brakowało, bo to, czy wyjdzie walka, czy nie wyjdzie, to już jest inna kwestia, ale ja się cieszę, że mam znowu z tego taki po prostu przeogromny fan, że każdy trening ja po prostu pędzę, żeby tylko na nim być. Długa przerwa w walkach, to powodowało, że tym chętniej podjęłaś ten cykl treningowy przygotowawczy, bo trenowałaś cały czas oczywiście, ale ten cykl był też, to było tak, że brakowało ci właśnie tego cyklu przygotowawczego, tego napięcia, jakie towarzyszy zawsze przy walkach, tak? Bo to już jest obowiązek, tu już coś boli, ale musisz przyjść na trening. A to ja jestem taka, że ja zawsze i tak jestem na macie treningowej, więc u mnie tak naprawdę niewiele się zmienia poza gdzieś tam realizacją, szczególnie teraz, no bo walczę z zawodniczką leworęczną, także walczę z mankurką, więc to jest taka największa zmiana, jeżeli chodzi o przygotowania, a nie o taki zwykły cykl. Więc nie, ja jestem taka raczej sumienna przez cały rok, więc czy boli, czy nie boli, to ja akurat tego mi odmówić nie, pracowitości i sumienności, to mi odmówić nigdy nie można. To przerwa rzeczywiście, ale każdy mówi 10 miesięcy, ja dopiero się zorientowałam na wywiadach, że rzeczywiście to jest długa przerwa, bo szczerze powiedziawszy tyle się działo, tyle gdzieś było zawirowań i wyjazdy i właśnie zmiana teamu i tutaj gdzieś wszystkie sytuacje w klubie, o których wszyscy raczej mówiliśmy już, że mi to totalnie tak szybko ten czas zleciał, że w ogóle nawet nie zauważyłam tej przerwy. Zmiany też w życiu, no i to pewnie internauci czujnym okiem wyłapali, zauważyli. I jak się trenuje z obecnym partnerem na treningu, razem przychodzicie, nie zostawiacie tej sali treningowej chyba w domu bez rozmów? No nie, jakby to trenowanie razem też sprawia, że my jesteśmy razem 2-4 na dobę. Tiger właśnie kończy trening za nami, więc jakby to na pewno nie zawsze jest takie łatwe, bo może nie jesteśmy jakoś bardzo długo razem, ale te 2-4 na dobę to myślę, że jednak można pomnożyć razy jakieś 10. Myślę, że dla Gerarda przede wszystkim jest to trudniejsze, bo jest naprawdę genialnym trenerem, jest wymarzonym trenerem, bardzo się przykłada do wszystkiego, no i przede wszystkim jako partner bardzo próbuje ściągnąć ze mnie jogi o twoim... Jogi, bo będziemy jogę musieli na tobie pouprawiać, powiązać się. Bo próbuję bardzo ze mnie ściągnąć ten ciężar przygotowań w kwestiach takich organizacyjnych. Dba o wszystko, żebym ja tylko mogła się skupić na tych przygotowaniach, także na razie to jest Dream Team. Oczywiście nie zawsze to jest lekkie, jak to jest, nie wiem, że jestem bardzo zajechana i przychodzę, wiadomo, nie wiem, innemu trenerowi Czarbiemu, jak nawet jestem zajechana, to się nie odezwę słowem na treningu. Gerardowi czasami sobie pozwolę powiedzieć, dobra, daj mi spokój, nie mam już siły ćwiczyć, więc dla niego to jest na pewno cięższe, ale myślę, że taki Dream Team udało nam się na razie stworzyć, więc nie mogę się doczekać tej współpracy w narożniku. I fajnie, no to jest taki dla mnie wymarzony scenariusz, o którym gdzieś zawsze sobie marzyłam, a nie sądziłam, że może się spełnić. Zmiany wewnątrz klubu, to jest tak, że wyczerpała się jakaś formuła współpracy, czy powiedziałbym to dyplomatycznie, czy po prostu ty czułaś, że nie robisz postępu, nie jesteś tym oczkiem w głowie
powiedzmy trenera i trzeba coś zmienić? Jak to w ogóle wyglądało? Bo pewnie też internauci gdzieś ciebie pytają, gdzieś się zastanawiają, jak to w tej chwili wygląda u ciebie. Wiesz, ty dobrze właśnie chyba zauważyłeś, że trener ma bardzo dużo obowiązków. Ja jestem typową babą w tych przygotowaniach. Ja potrzebuję bardzo dużej atencji, takiego bardzo indywidualnego podejścia. Oj, hejterzy nas wezmą po tych słowach. Tak, atencjuszka. Ale to nie jest taka atencja, to jest atencja po prostu w przygotowaniach, że ja muszę czuć, że gdzieś tam razem idziemy w tym kierunku. Trener ma trochę inne podejście, trener Jocz oczywiście, bo jakby tutaj, jeżeli chodzi o kwestie szkoleniowe, no to jakby sam jest swoją wizytówką, nie trzeba nikomu mówić, jakie potrafi robić życie, ale myślę, że gdzieś tam w kwestii tej energii nie do końca się do siebie gdzieś dopasowaliśmy, a mówię, to nie chodzi na pewno o jakieś konflikty, jakby jesteśmy codziennie razem na sali, normalnie rozmawiamy, przychodzi, też ogląda, widzę moje sparingi, co jest bardzo, bardzo miłe, ale właśnie w kwestiach takich, myślę, podejścia do mnie jako no wymagającej zawodniczki, jeżeli chodzi o taką sferę mentalną. Naprawdę to jest ciężko ze mną. Nie do końca gdzieś tam się spotkaliśmy po środku, stąd też ta zmiana. I jak na razie wszystko wychodzi super, bo tak jak powiedziałam, nie ma żadnego konfliktu ze wszystkimi. Wszyscy normalnie rozmawiamy. Mi z Arbim, który teraz jest moim głównym head coachem, współpraca układa się naprawdę świetnie. Oczywiście trwa bardzo krótko, więc ciężko spowiedzieć też, jakby jeżeli chodzi o walkę, no to będzie tylko 5 tygodni współpracy, ale tak jak powiedziałam, ja od na nowo czuję taki ogień w tym wszystkim. To miło słyszeć. Jak ty w ogóle oceniasz rywalkę i swój ewentualnie poziom teraz tego, co zrobiłaś, co udało się gdzieś tam też przebudować, być może przemyśleć, bo czasami jedna dobra myśl może rozwiązać też walkę w jakiś sposób. No rywalka bardzo mocna, no nie ma co ukrywać, ale ja tak czasami się zapominam, że już stoczyłam 6 walk w KSW, w największej federacji w tym kraju, jednej z największych w Europie, poważanej na świecie, więc ja już rywalek łatwych mieć nie będę. Więc rywalka no, bardziej doświadczona, rekord 6-2, ja rekord 4-2, silna, taka zbita, zwarta, szczególnie, że ja znowu wracam do 5-7, więc pewnie znowu siłowo gdzieś tam te dziewczyny, które są na co dzień w 5-7, no, pewnie nie ma co ukrywać, siłą gdzieś będą mogły przeważać, więc tutaj trzeba będzie na pewno bardziej postawić gdzieś na szybkość i spryt. I sama jestem ciekawa, no bo mówię, jakby to jest nowa energia, nowy kop. Pytanie po prostu, jak te pięć tygodni wpłynie, ale tak jak powiedziałam, dla mnie najważniejsze jest to, że mi się tak bardzo chce, że ja się cieszę, że ja się nie mogę doczekać. Tak, ty też się nie możesz doczekać, tak, aż pojedziemy na jakieś wakacje, na coś, ja wiem. To już po walce. Także to jest dla mnie takie najważniejsze, a jak wyjdzie walka, sama jestem ciekawa. No oczywiście założenia mamy, nie będę o nich mówiła, ale rywalka mocna, tak jak wspomniałam, mańkutka i taka bardzo wielopłaszczyznowa, tak? To jest taka pierwsza moja chyba od dawna rywalka, która jest bardzo wielopłaszczyznowa i myślę, że tutaj możemy się spodziewać totalnie w każdej płaszczyźnie tej walki z obu stron, bo te ostatnio przyzwyczajone były rywalki, że to ja gdzieś tam szukam obaleń, a tutaj myślę, że będzie walka na każdej płaszczyźnie. To, że wybrałaś kategorię 57 kg wagę muszą, to jest wybór tego, że w lżejszej kategorii co, nie czułaś się dobrze, czegoś brakowało, czy powiedzmy te głodówki, czy gdzieś tam, bo tak naprawdę to było pół Karoliny tak naprawdę, widzę, że wcześniej. Nie, no ja po pierwszych 5 walkach ważyłam już tak mało. Po pierwszych 4, przepraszam, walkach ważyłam już tak mało, ważyłam na co dzień 58-57, no to było oczywiste, że nie będę robiła tego w 57. I ja zbiłam do tego pierwszego 52 w ogóle totalnie bez problemu. Wydawało mi się, że bez problemu, bo ja tego nie odczuwałam w ogóle, bo po tej walce w 52 no, posypały mi się po prostu sprawy zdrowotne tak bardzo, że ja przytyłam tak dużo, że już do Sylwii Juszkiewicz, no był niestety catchweight, bo ja fizycznie bez przypłacenia tego jakąś ogromną ceną zdrowia nie byłam w stanie zrobić. I jakby na razie te problemy się gdzieś utrzymywały, teraz udaje mi się je wyprowadzić na prostą, teraz waga już schodzi bardzo, bardzo dobrze, ale wiedziałam, że nie będę się deklarowała po raz kolejny na 52, skoro znowu by była taka sytuacja, nie wyobrażam sobie, bardzo, bardzo mi było źle z tym, że taka sytuacja musiała nastąpić ostatnio, ale ja po prostu nie byłam w stanie fizycznie, mówię, bez ogromnego uszczerbku na zdrowiu tego zrobić, więc to spowodowane jest gdzieś tam problemami zdrowotnymi takimi, że ja po prostu przytyłam, no bardzo przytyłam i te kilogramy w ogóle nie schodziły, ale teraz waga już schodzi bardzo, bardzo ładnie, także na razie 5-7, a kto wie co w przyszłości. Nie chcę być taką zawodniczką, która skacze gdzieś po tych wagach, ale na razie skupiam się na 57. To na koniec ewentualnie, bo tak, są sparing partnerki,
które ci pomagają, pewnie gdzieś tam któreś bardziej, któreś mniej, bo pojawiło się trochę sparring partnerek w ostatnim czasie gdzieś. Jak to wygląda z tej twojej perspektywy, że nie trzeba już tylko z facetami się targać gdzieś po macie? Ja wiedziałam już, że ja w tych przygotowaniach też muszę bardzo dużo ściągać rywalek i jeździłam też do Łodzi, Kinga Jędrasik u mnie też była, ja u niej później byłam, teraz Wiktoria Żyrzewska przez kilka dni, to już w ogóle wymarzona sparring partnerka, pomagała mi, na pewno jeszcze będę korzystała z jej pomocy, mam nadzieję, że też się przyjadę do Łodzi. Te kilka dni z Wiktorią myślę, że po prostu kluczową rolę. Dało nowego ducha i nowych skrzydeł. Tak, dało nowego, szczególnie, że gdzieś tam się widziałyśmy ostatni raz 2 lata temu i fajnie się po prostu spotkać i gdzieś tam na nowo przerobić te rzeczy na macie. Obie wiadomo, jesteśmy innymi zawodniczkami niż te 2 lata temu, więc Wiktoria super na plus. I ja muszę robić z dziewczynami, to nie ma co ukrywać. Muszę robić z dziewczynami, muszę robić z mocnymi dziewczynami. Przeprowadziłaś teraz Iza, z którą rozmawiałeś, do Łodzi, do Łodzi, już do nie Warszawy. Mieszkam w Łodzi od 2 lat. Do Warszawy się przeprowadziła, więc wiesz, to też jest na wielki plus. Każdy sparing, każde złapanie się, czy to jest parterowe, czy to jest pod ścianą, złapanie się z dziewczyną, to jest zupełnie coś innego i to dopiero daje nam obraz taki, co będziemy widzieć w walce. Management, sponsorzy pozostają bez zmian. Tak, pozostają bez zmian. Artur Staszewski, Shocker MMA, to jest ze mną już od kiedy jestem, czyli 5 lat zaraz będzie nam. Będziemy mieli... Widzę, ale to jest nowy? Nie, Vitadiet już współpracujemy razem 3 lata. I ja też się bardzo cieszę, bo Body Chef, z którym pracuję od 5 lat, Jeep, który ze mną został na kolejny rok i ja bardzo cenię takie właśnie, bardzo się cieszę, że mogę, bo oczywiście każdy robi tak jak musi, bo czasami różne sytuacje nas gdzieś tam zmuszają do różnych kroków, a ja się bardzo cieszę, że u mnie co tydzień nie ma nowych odżywek, nie ma co tydzień nowych ubrań, nie ma co tydzień czegoś nowego do polecenia i że w tym tygodniu akurat ten catering jest najlepszy, bo u mnie myślę, że to bardzo daje mi dużo wiarygodności, że właśnie od 5 lat jem jeden catering, od 3 lat polecam jedne. Tak, weź go, ojciec, weź go nam tutaj. Tak, Gerard już nam zabrał pieska, więc cieszę się, że po prostu mam takich partnerów, którzy ze mną współpracują od tylu lat. I to też dla mnie jest bardzo duży komplement, tak, że taka duża firma jak Vitadiet, to jest świetna firma, czy właśnie takie duże firmy jak Body Chef, czy Euromobil, z którym mam Jeep powiedzieć, jeżeli Jeepie się chyba wszyscy zauważyli. Tak, ja w ogóle już nie wyobrażam sobie innego samochodu, nawet jak przedłużaliśmy umowę i gdzieś rozmawialiśmy o jakby kolejnym, czy ewentualnie samochodzie, czy zmianie na jakiś inny samochód, ja powiedziałam, że choćbyście dali mi po prostu katalog wszystkich samochodów świata, to ja i tak chcę ten, ja nie chcę zmieniać na nowszy model, bo to jest moje naprawdę wymarzone cudeńko. I to też jest bardzo miłe, że ktoś przedłuża ze mną umowę na kolejny rok, bo to znaczy, że gdzieś nie zawiodłam tych oczekiwań też takich marketingowych i wizerunkowych, więc to jest naprawdę wielki powód do dumy, że przez tyle lat współpracuję z tak dużymi firmami. W takim razie tak, życzę powodzenia, dajcie dobrą walkę, wygra lepsza, a jak zawsze mówię sakramentalnie, oby nikomu się nic nie stało. Dziękuję Dokładnie. Bardzo, Karolina. Dziękuję bardzo, dziękuję.